jak to w socjalizmie, tak i w eurosocjalizmie, rozwiązywanie ofiarne, bohaterskie problemów, które się samemu stworzyło, jeżeli Polska została włączona w ten system doktrynerstwa zielonego, eurokołchozowego, globalnego zresztą, jeżeli zobowiązaliście się i wszyscy temu przyklasnęliście do połowy stulecia pozamykać ostatnie polskie kopalnie, jeśli przyjęliście obłędny system destylowania kasy z powietrza, handel emisjami dwutlenku węgla, jeśli słuchacie niezdrowego rozsądku, tylko Grety Thunberg i czających się za nią funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych i lichwiarzy, którzy robią na tym interes. Jeżeli przyjęliście Fit for 55 i tak dalej, no to teraz ratujecie, wjeżdżacie na białym koniku garbusku i przynosicie na waciki ulgę obywatelom od ciężarów, które sami na nich ponakładaliście. Panie marszałku, wniosek, mam nadzieję, że sam pan marszałek przedstawi prezydium taki wniosek, żebyśmy tutaj przeprowadzili dużą debatę o sensie, czyli kompletnym bezsensie i dewastacji, która wynika z transformacji energetycznej, paliwowej, do czego przyczynkiem jest dzisiejszy skandal na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, czyli strefy wykluczenia ludzi, którzy mają starsze samochody, a na droższe nowe ich nie stać. Dziękuję.